Yo, cześć siemanko, widzowie, z tej strony Kebus, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, dlaczego Antwerp ciągle tanieje. Także zapraszam do odcineczka i standardowo zapraszam was na stronę Skins Monkey, gdzie sobie wymienicie swoje skórki, skiny, skórki, jak zwał, tak zwał. W sumie kto używa określenia skórki? No swoje skiny po prostu wymienicie i macie 5 dola, free 5 dola i 35% dola. Nie no, 35% plus do depozytu, także mega polecam. Oraz stronę CSGO Skins, darmowe pół dolka. Pół dola do odebrania i sobie możecie odebrać i sklepik sobie przejrzeć, możecie za coś zagrać, także polecanko. I my przechodzimy sobie do sedna odcinka, dlaczego Antwerp ciągle tanieje, bo dużo dostaje pytań, Kebus, czemu nie ma zysku, czemu coś tam. No jakby wystrzał był, zysk był w pierwszych rzeczywiście tych dniach, rzeczywiście coś tam się wydarzyło, no ale generalnie teraz jest czysto i wyłącznie tendencja spadkowa. Czy jest to prawda? Nie zgodzę się, jakby tendencja spadkowa była przez chwilę, ale póki co mamy okres stagnacji, czyli okres, że tak powiem, ustatkowania, unormowania. Zobaczmy sobie na przykład na przykładzie Contendersów, gdzie buy ordery są dalej bardzo rozstrzelone, ale zobaczmy sobie, czy rzeczywiście gdzieś tam okres stagnacyjny rzeczywiście utrzymuje się. Czyli mamy gdzieś właśnie od złoty 17 do złoty 20, mniej więcej gdzieś tam się to waha. To samo jest dokładnie w Challengersach. Tutaj był jakiś spadek, to rzeczywiście był. No i tutaj się wszystko nam utrzymuje. Aczkolwiek tutaj trochę lepiej to wygląda z buy orderami. No ale dobra, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Generalnie nie panikujcie. Ja wiem, że to nie jest koniecznie dobra sytuacja. Powiem tak, no kurczę, nie wygląda to najlepiej. Rzeczywiście, zgodzę się. Nie będę ukrywał, że... No nie oszukujmy się, nie wygląda to najlepiej. Po części się tego rzeczywiście spodziewałem. Znaczy, może inaczej, nie spodziewałem się spadków od razu po tym. To mnie troszeczkę dziwi rzeczywiście, że tak się zachował rynek. Aczkolwiek ludzie naprawdę bardzo spanikowali z tego, co widzę po tych cenach. Także no, jakby... To jest to, co mówię co odcinek. Musicie się uzbroić w cierpliwość póki co. No, ale na pewno to za jakiś czas będzie tego odbitka. No, zobaczmy sobie nawet na supply, że jakby dochodzi tych kapsułek. Wczoraj z 200 tysięcy zrobiło się 213 contendersów, bo ja cały czas to śledzę. Z challengersów z około 200 tysięcy zrobiło się 211. Także generalnie gdzieś tam te kapsułki przybywają, bo ludzie po prostu chcą się tego pozbywać. Co jest trochę lepsze dla nas. Liczmy na to, że po prostu ten supply będzie się zmniejszał, a nie, że będzie jeszcze dokładane. Aczkolwiek warto pamiętać, że ludzie wtedy się wysypują z kapsuł. Co za tym idzie, to też jest po części dobre. Także co, no czekamy na razie, zobaczymy na rozwój sytuacji, zobaczymy jak się sytuacja nam rozwinie. Aczkolwiek mówię, że to dalej nie jest tragiczna sytuacja i nie ma co srać, że tak to nazwę. Także co, trzymajcie się widzowie, spokojna głowa, udanych inwestycji i siemano.